Siemano, witam w kolejnym odcinku Daily Basis Sky, czyli naszej serii, w której gadamy sobie o czymś ciekawym przez krótką chwilę. Dzisiaj wielki dzień dla mnie, ponieważ pojawiło się Nintendo Direct. Nie wiem, czy najnowsze. W każdym razie dzisiaj sobie je obejrzałem i okazuje się, że bardzo dużo bardzo fajnych serii trafi na Switcha, co było problemem, ponieważ 3DS nie ma możliwości podłączenia do telewizora, a granie na małym ekranie jest czasami upierdliwe, więc takie hity jak Etrian, nowy produkt od twórców Danganronpy, nowa Zelda, dwa bodajże nowe dodatki do Splatoona drugiego, plus jeszcze cała masa innych rzeczy, które w końcu trafią na Switcha. To jest bardzo dobra wiadomość dla mnie, bardzo dobra informacja w ogóle dla graczy, którzy lubią Nintendo i którzy lubią tą konsolę. W końcu firma wskrzesiła bardzo dużo fajnych serii i w końcu ruszyli, bo była straszna stagnacja. Znaczy, co prawda wychodziły jakieś nowe tytuły, ale tak naprawdę nikogo to nie interesowało. A teraz wreszcie będzie coś fajnego do zagrania. No i oczywiście jest całe Hogwarts Legacy, w które jak na razie mam 2 godziny grania. I każdy, kto ma możliwość, albo kto kiedykolwiek zastanawiał się, czy chciałby sobie w tą grę zagrać, bardzo polecam. Jak już mówiłem wcześniej, teraz tylko to potwierdzam, wreszcie pojawiła się seria w świecie Harry'ego Pottera, gra w świecie Harry'ego Pottera, która jest fajna. Ma otwarty świat, ma wszystkie rzeczy, które znamy z tego uniwersum. Jest magia na każdym kroku. Możemy zwiedzić cały zamek Hogwart, który posiada masę tajemnic. Możemy odwiedzić wszystko to, o czym przeczytaliśmy. Możemy poczarować i wreszcie możemy być tymi, powiedzmy, nie do końca dobrymi, ponieważ z zaklęć, które możemy się nauczyć 3 zaklęć niewybaczalnych, czyli Avada Kedavry, natychmiastowa śmierć, klątwy Imperiusa, czyli kontrolowania umysłów, oraz klątwy Cruciatus, czyli powodowania bólu, czego o ile te zaklęcia istniały w świecie Harry'ego Pottera, o tyle wcześniej nie mogliśmy z nich korzystać, bo tylko ci źli z nich korzystali, ponieważ jak sama nazwa mówi, są to klątwy niewybaczalne, czyli w tym uniwersum użycie jakiegokolwiek z tych zaklęć powoduje natychmiastową, dożywotnią odsiadkę w Azkabanie, czyli więzieniu dla czarodziejów. Pomijając to wszystko, gra ma naprawdę fajną linię fabularną i możemy sobie stworzyć własną postać. Mamy sporo możliwości kustomizacji nie tylko wyglądu, ale również ekwipunku. No jest to po prostu pełnoprawny RPG osadzony w magicznym, kochanym przez wszystkich świecie J.K. Rowling. Co do samej autorki, no miała ostatnio trochę potknięć dotyczących osób transpłciowych i tak dalej. Ale powiedzmy, nie skupiajmy się na tym, skupiajmy się na tym, co stworzyła. Bo stworzyła coś naprawdę fajnego, a to, że jest, krótko mówiąc, no nie wie, kiedy zamknąć gębę czasami, to jest już sprawa drugorzędna, więc rozpoczyna się naprawdę fajny okres dla graczy i pomijając to wszystko, w tym roku będzie też bardzo dużo fajnych imprez, nie tylko gamingowych, ale o tym będziemy sobie już rozmawiać, jak przyjdzie co do czego i będziemy te imprezy odwiedzać, bo na pewno sporo sobie pojeździmy w tym roku. A ja postaram się Wam jak najwięcej, jak najbardziej fajnych imprez pokazać. No, to się rozgadałem, wracam sobie do domciu i prawdopodobnie po zamówieniu pizzy, bo mam zniżkę 15% na nią, usiądę sobie ponownie do Hogwarts Legacy albo do Forspokena, bo to są gry, które w tym momencie chcę skończyć, ponieważ się nimi zajarałem. No i wreszcie mam maszynę, która uciągnie. Nie mam PS5, ale mam komputer, na którym te wszystkie rzeczy działają całkiem nieźle, chociaż nie rozumiem wymagań sprzętowych. Dobra, to tyle ode mnie w tą gamingową sobotę. Do następnego!